7 szkół podstawowych, 171 oddziałów, 4183 uczniów. Takie dane liczbowe mamy w Świdnicy na 1 września tego roku. Wszystkie placówki rozpoczęły nowy rok szkolny. Główne miejskie uroczystości w tym roku szkolnym 2022-2023 odbyły się w Szkole Podstawowej nr 315. W sali gimnastycznej przy Pionierów zebrali się goście, nauczyciele, rodzice i oczywiście uczniowie. Było gwarno, radośnie, a w oczy rzucał się napis „Witaj szkoło”. Wielkie przeżycia towarzyszyły tym, którzy przygodę ze szkołą rozpoczynają. Pierwszoklasiści i ich rodzice byli bardzo przejęci. Na sali szum i gwar. To uczniowie, wypoczęci, opaleni, przekazują sobie powakacyjne wrażenia. Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły, odśpiewaniu hymnów państwowego i szkolnego, głos zabrała dyrektor szkoły, witając gości z parlamentu, senatu, samorządu, władz oświatowych oraz przyjaciół szkoły, oczywiście uczniów także. Po czym skierowała słowa. Szanowni Państwo, poprzedni rok szkolny był trudnym rokiem, pełnym nieoczekiwanych zmian. Rozpoczęcie wojny na Ukrainie spowodowało, że do naszego kraju przybyło wielu ludzi potrzebujących wsparcia i pomocy. Ale Polakom znana jest podobna sytuacja. Nie budujmy światowej, którego smutną rocznicę dziś obchodzimy, równie boleśnie wpisał się w historię naszego narodu. Dlatego doskonale rozumiemy naród ukraiński. Dziś najmłodsi uczniowie naszej szkoły, przygotowane na tę uroczystość w występie, przypomną bardzo ważny dla każdego Polaka wiersz. Niech wymowa tego utworu stanie się dla wszystkich bez względu na pochodzenie symbolem tego, skąd pochodzimy, kim jesteśmy, co jest dla nas naprawdę ważne. Potem zaproszeni goście zabierali głos. W tym nowym roku życzę wszystkim wytrwałości i sukcesu, szczególnie młodym ludziom, rodzicom, pokonywania problemów, żebyśmy dobrze zainwestowali swoje dzieci i żeby nam spokojnie się żyło w tych bardzo trudnych czasach, a nauczycielom sukcesów w wychowaniu i sukcesów w nauce. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie krótki fragment. Zaczyna się nowy rok szkolny. I chcę Was wszystkich prosić o przysługę. Dotyczy to uczniów, rodziców, nauczycieli. Usiądźmy z dziećmi na 5 minut i wyjaśnijmy im, że bycie bardzo wysokim, niskim, pulchnym, chudym, z innym kolorem skóry, Polakiem czy obcokrajowcem, nie jest powodem do śmiechu. Wyjaśnijmy, że używany plecak niesie ze sobą te same marzenia co nowy. Proszę, naucz ich, aby nie wykluczali nikogo za bycie innym lub brak takich samych możliwości, jakie mogą mieć. Wyjaśnij im, że drażnienie, nękanie, wyśmiewanie boli. Że chodzi się do szkoły, aby się nauczyć, a nie żeby konkurować. Ty i ja wszyscy mamy tę samą wartość. Szanowni Państwo, druga myśl to takie wyzwanie o to, by wokół edukacji polskiej szkoły było ciszej. O to, by jedynymi dylematami spoczywającymi na nauczycielach, na dyrekcjach, były dylematy, jak wykrzesać entuzjazm z młodych ludzi w pokazywaniu świata, pokazywaniu przed nimi. By to był jedyny dylemat, jak ich zainteresować światem, jaki świat im pokazywać, jak im pokazywać, żeby sami dokonywali wyborów, żeby nie słuchali interpretacji, tylko sami starali się i robili wszystko, by najlepiej, jak potrafią, prowadzeni przez Was, tych interpretacji dokonywali. I jedna prośba, właściwie myślę, że wszyscy mamy to w sercu, w głowie, o tym, o czym mówił Pan Prezydent, o to byśmy wszyscy pokazywali, że ten świat jest różny i każdy z nas musi znaleźć, powinien znajdować miejsce na tym świecie. Musimy wzajemnie się szanować, być dla siebie życzliwi, być wrażliwi na inność, by ten świat był jeszcze szczęśliwszy, jeszcze radośniejszy. I o to nie tylko Państwa, ale nas wszystkich prosimy. I teraz do Was, najmłodsi, kochani. Proszę Was, już mówiłam dzisiaj o
entuzjazmie, ale tej daty, którą dzisiaj przyjmowały, bo na niej by się nie zatrzymała. Byście z radością przychodzili, spotykali się ze swoimi nauczycielami, wychowawcami, ze swoimi kolegami, przyjaciółmi. Jak najlepsze oceny codziennie przynosili swoim rodzicom. A rodzicom życzę spokoju. Byście byli bezpieczni, spokojni, wiedzieli, że najlepsze zrobicie każdego dnia swoje dzieci. Wszystkiego dobrego, dobrego roku. Tradycyjne ślubowanie pierwszaków wzmocnione było pasowaniem na ucznia. Gościom za buławy posłużyły wielkie, kolorowe kredki. Pierwszaki ustawiły się do zdjęcia, które zrobione w pierwszy dzień szkoły będą cenną pamiątką za wiele lat. Występem artystycznym zakończyło się uroczyste otwarcie roku szkolnego 22-23 w świdnickich szkołach podstawowych. Yeah.